Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym materiale na kanale. Trochę zmiana planów, bo to jest build, który miał być wczoraj, ale z uwagi na to, że Surwy cechują się w tym momencie aż nadzbyt zwierzęcymi takimi obyczajami, to musiałem to przełożyć, bo się po prostu tego inaczej zrobić nie da. Wszyscy diskonektują, wieszają się na hakach, a wszystko tylko i wyłącznie po to, że nie mogą zdobyć aureolki. No... Jeżeli chodzi natomiast o sam build. Build jest bardzo fajnie nastawiony pod perki, które zwiększają naszą możliwość przyjęcia jednego dodatkowego hitu. Mamy w buildzie Metal of Men, gdzie kiedy przyjmiemy hita za Surwa, który jest ranny, dostajemy jeden ładunek. Jeżeli zbierzemy trzy takie ładunki, perk ten chroni nas przed jednym uderzeniem, pod warunkiem, że jesteśmy ranni i uderzenie, które będzie nas miało powalić, zwyczajnie nas nie powali. Drugim perkiem jest perk Borrowed Time, który nadaje Survivorowi, którego ściągamy z haku, efekt Endurance, który oczywiście chroni przed hitem przez 15 sekund. Następnie mamy perk Soul Guard. Perk Soul Guard bardziej jest odpowiedzialny za efekt Endurance, kiedy wstajemy. Za każdym razem, kiedy zostajemy wyleczeni, ewentualnie wstaniemy sami poprzez perk Unbreakable, ewentualnie poprzez Soul Guarda, o tym za chwilę więcej. Przez 8 sekund mamy efekt Endurance'a, czyli możemy przyjąć jeden dodatkowy hit. Natomiast, jeśli jesteśmy przeklęci przez klątwę, mamy na sobie klątwę, która wynika z wpływu działania Hexa, który jest na mapie. Ruin, Lullabajka, czy Deviur, czy Tercil, czy Trill of the Hunt. Jeżeli jakikolwiek taki perk jest na mapie, jesteśmy w stanie wstać samodzielnie i nie potrzebujemy do tego żadnej pomocy. Jeśli mamy coś takiego, dorzuciłem jako taki perk uzupełniający Unbreakable'a. Może akurat być tak, że tego Hexa nie będzie, więc będziemy w stanie wstać sobie sami. Z racji, że mamy trzy perki, czyli Metal of Men, Borrowed Time i Soul Guard, i brakuje nam czwartego perku, który nadałby nam jeszcze taki efekt Endurance'a, dobrałem sobie apteczkę pod dwukrotne użycie, czyli dwa całe paski HP i tam jeszcze połówka. I dodatkowo butelka, która sprawi, że będziemy mieli efekt Endurance'a na sobie, kiedy tę apteczkę na sobie odpalimy. I ten Endurance otrzymuje się przez 8 sekund. Tyle w temacie, mam nadzieję, że build się spodoba. Streamki standardowo macie na Twitchu, link w opisie. Tyle z mojej strony, zapraszam do oglądania. Słuchajcie, zmiana planów. Ja to robię w teamku. To są kolejne podejścia, podczas których mam disconnecty. I kolejne podejścia, w których ludzie się poddają na hakach. Ja mam... robię to w duo, bo inaczej się nie da. Nie zrobię tego buildu na solo podczas tego eventu. Gdzie jesteś? Okej. W ogóle jakie masz perki w buildzie? Borrowed, Life, Iron Will i DS. Czekaj. No to spoko. Z Borrowedem jeszcze. Idealnie się mi wpasowujesz tutaj w klimat, no nie? O, wybiegłem na łeb. Nice, okej. Nice, dobra. Ma monitor albo coś innego, czy nie? A, nie wiem, nie wiem. Okej. Czyli prawdopodobnie nie. Jak mogę. Jesteś na dole, na górze? Na górze, będę schodził łazienką na dół. Jak będziesz miał się wyłożyć, to wołaj, tam podleca. O, koronka w łazience. No, ja nie potrzebuję. Chyba, że pod punkty. Chyba ta koronka to wygląda jak szajs. Ile sekund minęło? Dobra, minęło bokę. Dobra, wyczekuję, leżę. Mogłeś mi wcześniej powiedzieć, bo chciałem hita przyjąć pod mitla, wiesz? Ja wiem, tylko no nie spodziewałem się, że akurat tak zagra. Najwyżej podlecę od... A, ona tam jest. Mogę zagrać jak taki kutas wredny, czy nie? Luz, luz. Okej. Mam DS-a jeszcze w razie czego. Aż tutaj pod dziura. Czy wiesz, DS DS-em, ale chodzi o to, że chciałem przyjąć hita za ciebie. Żeby tego mitla sobie bardziej podładować. Chociaż pod takie granie to powinienem wymienić tego Breakable'a i wydupić breakouta. Aby było lepsze. Ewentualnie empatia. Albo empatia. Znaczy empatii ja jeszcze tak bardzo nie potrzebuję. Jakoś powiem ci, jak próbowałem to robić, to na spokojnie byłem w stanie podlecieć pod Surwów, ale to nawet jeśli oni automatycznie na haku się poddają, automatycznie disconnecty lecą. Mówię, średnio co drugi mecz albo dostajesz disconnecty, a jak nie dostaniesz disconnecta, to w kolejnym meczu dostaniesz osoby, znaczy jak dostaniesz disconnecta, to w kolejnym meczu są osoby, które się poddają na haku, po pierwszym razie. Bo idą pierwsi na hak, to oni to pierdzielą serdecznie, po co grać dalej, no nie? No.
Ja jeszcze w życiu nie poświęciłem tyle czasu, żeby zrobić jakikolwiek build, ale to wszystko przez event. Żeby tego eventu nie było, to by pewnie problemów też nie było. Znaczy, przynajmniej tyle, że mają prościej, nie leci taki generasz. Niby tak. Mam koronki. Ja sobie zabiorę dla punktów. O. Nie. Zdecydowanie nie. Goni mnie jak coś. Jest na moich plecach. Widzę obsesję. Mhm. Ale zostawiła. Chyba. My kończymy w łazience. Tak mi się wydaje, że mnie zostawiła. Pod łazienkę chyba leci. Aha. Ta. Pod łazienkę. Na dole jest. Meg wyrwie. Staka nie dostanę? Kurwa, nie dostałem staka. A random leży. A ona mnie goni. Próbuję ją odciągnąć gdzieś na daleko, tylko nie mam palet. Nie mam palet. Co ty, bez szans. Jestem kompletnie bez palet. Ale widzę, że ten render na The Gamer taki trochę ubogi. Obok mnie na lewo tak samo palety nie ma. Tam jest paleta, ale ta paleta jest taka... Tu na schodach, gdzie powinna być paleta albo na górze, albo na dole, to nie ma nigdzie. No właśnie w tym rzecz, że palety to tak ubogo. Jakby były zniszczone, to pół biedy, ale to... Wyżek jest, ja się mogę wyleczyć jak coś. Killer za mną. A przy mnie jest killer na renderze rogowym, na tych schodkach. Nieprawda, killer jest za mną. Aaa, okej. A to nie ty mnie ściągałeś. Nie. Dobra. A killer odpuścił, poszła jedna paleta na schodach. Ale nie niszczy. Dół czy góra? Góra. Na dole jest paletka. Od strony ja tych robię takich beczek. Schodów. Robię blok schodów na Jungle Gymie. Dół. O, wiesz, jaki to jest Jungle Gym? Taki... Jungle Gym wygląda tak samo. Poga Jungle Gym. Dobra, ja anti-walla. To nie ta. Czyli ty jesteś pewnie gdzieś tutaj. A są dwa geny obok siebie. Widzę. Mam. Ona tam randoma goni, ale powiem ci, że... No ja idę mitla ładować, bo to jest niemożliwe. Nie chcę tego mitla tak wziąć i... Chciałbym ją zaskoczyć czymś, co nie? Nie no, robisz build, a wtedy z niej nie korzystasz. To jest akurat standardzik. No. Znaczy, wiesz co? To jest tak, jak wykorzystujesz to najwyżej jeden perk z tego buildu. Chyba, że dostaniesz taki typowy jackpot, no to co innego, prawda? No Boroeda wykorzystuje. Więc w sumie nie jest tak źle. Skaweruje randoma. Skaweruje. No nie ty! Jest zdupione naliczanie staków jakiś cudem. Jak to fajnie jeszcze niedawno na Foreverce naliczało, teraz to już w ogóle na nie. Od mocy może się czasami bugować, na przykład na tym. Od Pyramid Head'a to na przykład nie dostaniesz. Ale Hunter uderzyła bazowym, nie wiem, powiem ci. A to nie wiem, no to zdupiona. A Hunter z tych toporów złych nie ma. Ale trzeba paletę zrzucić. Jedna paleta na pracowni zniszczona. Okej. My już gena kończymy. No to super, a jak lecę przed Huntress, no nie? Jezu, paleta rozwalona tutaj jest. Ale może zrotuję na kolejną. Zrotuję. Co? Chłopie! Co to za hitbox był? Jak? Jak?
To wyglądało, jakbym toporem przez ścianę dostał. Oj, tak, tak, gate. Oj, face campa leci. Dobra, witam. Jeden toporek. Witam na evencie. Nie wiem, próbuję zbejtować. Za tobą jest jeden surf. Przy bramie jest ranny surf. Nie, czekaj. Tak, jest tam za tobą jeden surf. A kuźwa, końcówka była. Ale poszedł kolejny. Wylecz się na spokojnie. Trzeci. Ja nie mam heala żadnego, mogę do randa wam podbiec. Ona kampi! Ja pierdzę. Trzy toporki poszły, można coś zrobić. No. Znaczy, jak mnie ściągniesz, to automatycznie kucnij, ja cię wezmę i dam butelkę. Zagramy na podwójny zegarek. Wiesz, o co chodzi? Halo? No i nice. Chyba zauważyła, co się stało. No, ale to już żawczy. Jezu, jeden ranny surf na zegarku, drugi ranny surf na zegarku. Spoko. Nawet wyleczymy cię i przejmujesz hity. Jeden uciekł. No nie tak to miało wyjść. Ale dobre zagranie. Dobra. No. Czyli to była jakaś czerwona ranga na Huntress, bo to jest niemożliwe, albo bardziej doświadczona. No czerwona. Bo wiedziała, co się stało. No, to wiedziała, że będzie butelka. I build pod snajpienie. Czyli ogarnia. Tak, bo shadowborne. I'm agree, you take points from hill, but then give me. Aha, czyli my sobie możemy zgarnąć punkty, ale my tak samo musimy jej dać punkty. Dobry żart. Nice. Azarov. Żb. Gdzie jesteś? A od strony małego i tu widzę, że widzę. Tak. Troszkę taki lekki dead zone. No, jest tutaj jest pusto, jest górka, na środku przy blaszaku jest pusto. Na prawo od blaszaku jest fajne okno. Bo od okna masz potem bezpośrednio kamienie i paletkę. Lecz teraz randoma. Zauważyłem Nomidera. Nomider? Nomider na twój. Nomider. Moja wymowa jest perfekcyjna. Leaf. Devure. Dleif, Devior, jop. Ta, dokładnie. Aha, tu w ogóle wszystkie generatory są objęte działaniem Corrupta. O kurczę. I akurat on się goni przy nich, także nice. Serio? Jest koparka, biegnie za mną. Jep, biegnie za mną. W twoim miejscu bym wiał. Oj, tak, buczku. No na pewno, gościu, pal gumę. Stoi pod paletami i się modli. Liczy na to, że mu paletę zrzucisz i on sobie ją zniszczy. No, ale generalnie jak ma ten prestiż, to myślałem, że będzie grał pod pajączka, a tu jednak niespodzianka. Palkowe, nie! Dobra, to jest chłopie jakiś... Special Elite Master Player Rank 1 Champion of Europe. Wiesz jak jest. To jest Buba Yu. Tak. On tylko ma piłę i on tylko widzi kurwa piłą powalę na hita. No i w sumie tak to wygląda. Widzę, że Nomiter sobie biega tutaj z koronką. Ciągam to tam, to będzie drugi. Aczkolwiek widziałem chyba jeszcze trzeci, ten trzeci też sobie zgarnę. Był przy tym generatorze, który był kręcony na środku mapy. To by zostały w takim razie jeszcze dwa totemy po drugiej stronie od głównego budynku. Zrobię genał, przy dużym to się rozejrzał. Aha. Spoko. O, poszło M1. Coś nowego.
Palety będą. Oj, są zrzucane. O kurwa. Chciałbym staka przyjąć. Czy to jest dużo? Piwnica. Leć do dużego budynku. Ojej. Dostanę jeden? A nie, leci za rannym hardo. Ta, on mnie odpuści, co ty? I... To jest jego pierwszy gość. Totem w dużym. Aha. Tylko, że się goni, więc nie mam jak. Okay. O nie, ta paleta. Pozostały tylko dwa totemy po tej stronie mapy, gdzie jest Jeff. Pussy power. Ale jaką paletę zrzucił. Ja piskam. Mówisz? No. Killer na daleko za nim, a on dup, paleta. Widzę kolejny totem. I zaczął przez nią przeskakiwać. W dużym masz totem, tak? Tak. To jest ostatni totem. Więcej totemów już nie ma. Killer na mnie. Ok. Śmieszny render totemów, dawno takiego nie widziałem. Ale co ściągać? Jeff? Chodź tu. Dobra, lecę na środek. Chociaż nie wiem jak tam z paletami. T-wall. Nie masz palety. Masz T-walla, masz jungle gym'a potem. Ale to jest wszystko. Będę kręcił. O, na środku. No nie powinno być trudno. I tego w dużym no nie ściągnąłem. Nie wiem jak. Gwoooot! Co to było? Aj. Dobra, zostawił. Biegnie za randomem dalej. Za rannym Jeffem. Jest. Dobra, Jeff będzie leżał. Jeff jest już w martwym punkcie. Widzę ten totem twój. Dobra, poświęciłem się za Jeffa. Jeff biegnie dalej. Może jeszcze się uda zrecoverować pod unbreak cable, wiesz? A, jest na środku, ktoś by musiał się mu pokazać, okej, okay, goni go dalej. Ale hardy focus wyłapał. Dobra, ja wstanę. Dobra. Na luzie. No niestety ruiny. A random jest trochę, jak biegniesz do przodu, przed tobą będzie generator, bardziej po prawej stronie. Mhm. Tam jest random. On już jest skończony. On jest skończony, jestem wyleczony. Co mu to dało? Nic mu to nie dało. Tylko hack stracił. Idę znowu się poświęcić za Jeffa. No i drugi stack doładowany. Biegnie za mną. Chyba. Nie mam pojęcia, gdzie on jest, to nie? Dobra, jest, widzę. Kurde, chupie! Odrętwę! Powiem ci, że... Ja będę żył, no nie? Ale... Nie wiem, na jak długo. No to standardzik. Koniesz się na małym, czy jak? Ta. Wyciągam go teraz na kamienia. Tylko, że on ma tego ustronnego bambozla i mi okna blokuje. Będę leżał pod paletką. A może jednak nie? Jeszcze nie? Próbuję grać na światełko, ale tak trochę nieudolnie. Zrobimy taki patent. Cyk, okno. Mua. Oj, dobra piła. Ta. Jeff widzę, próbuje mi wejść, ale... Kurde, no Jeff, no. Rozproszył mnie troszkę. Idę na hak. Ale mi tyle prawie dobiłem. Nice. On pod kampa będzie grał.
On nie bije. Ale on pod kampę gra. No nie. On jest piło. O nie. Mówiłem, że to jest jakiś dzban. Czekaj, może go zbytuję? Wątpię, będę czekał do samego końca. No nie wiem, jak... Co robił random? A jeden jest na daleko pod bramą i drugi też jest w sumie na daleko, szuka chyba Noeda, ale Noeda nie ma. Nie, może być jeszcze totem w dużym budynku. Musiałby no jakoś zbejtować, ale... Jest ryzykowne. Aaaa! Patrz! Ruszył się! Kurde, mogłem spróbować się zerwać. Okej. Okay. Jeszcze się zaciął. Odegramy to na spokojnie. Wlecę z zegarkiem. Jak masz tego mitla? Tak, znaczy mitla jeszcze nie mam doładowanego. Brakuje mi jednego staku, wiesz? Aj. Ale mam butelkę. Dobra, gotowy? No. Jeszcze jakby coś nie poszło, odbierz ten mój decisive. Aha, okej. Okay. Chodzę. Mitel zadziałał. Za mną. Ale czemu mi mitel się odpalił? Nie, dobra, widzę. Nieważne. Prawo jest lewo, prawo? Nie wiem, chyba prawo. Lewo jest, dobra. Albo lewo? Ty, ten bildzik pog jest, jak nic. Pog, bildzik. No. Buba został chyba złamany. Gorzej jakby się mitel nie odpali, ale wydaje mi się, że powinien się odpalić, ale to tak... Uro, nie chcę ryzykować. On mi tego DS-a wyczeka. Wiesz co? To niech czeka. Nie wiem jak to... Kurczę, wydaje mi się, że mitel się odpalił. Bo dostałem dwa hity. Masz go podświetlonego, czy nie? Mam. To... W sumie nie wiem. Kurczę. Podniósł. Co? Oj, sabotaż jakby teraz siadł. No. Zaryzykuję. Gotowy? No. Nie. Jednak. Jednak. Znaczy powinien być chyba po prawej stronie. Powinna być ikonka po prawej stronie. I ja dostałem chyba wtedy dwa hity pod tą piłą. No, racja. Musiały wejść dwa hity, bo no, to jest buba. Ale randomi bardzo bardzo pomocni. No, ani jeden ci nie pomoże, ani drugi. Drugi ci nie pomoże, bo ma nomiter, a ten pierwszy ci nie pomoże, bo... W sumie koronka, no to po co? Chociaż umarłem jako obsesję, to dostałem tysiak dodatkowy. Ty. Jeden, który uciekł mniej punktów, drugi, który uciekł mniej punktów. Ja się nie goniłem, to nie wiem jak. Unlucky. No ja chyba prawdopodobnie dotknę nawet tak, za obiektywa mam 0 punktów, ale ściągnąłem totemy i ratowałem. I kupowałem czas jak tylko mogłem. Ja generatora nawet nie ruszyłem w tym meczu. Jest zero mam. Ale Lightbringer wbiłem na sreberko. 29 za czyszczenie totemów i 14 za odwrócenie uwagi. Nice. On w ogóle miał popa. Ani razu nie użył. To jest głupi. Tyle. Dobra, byki, dzięki. Tyle w tym temacie. Widzimy się wkrótce. Trzymajcie się. Na razie i cześć.